Papież Franciszek miał spotkać się z polskim arcybiskupem w sprawie ochrony małoletnich w kościele. Niestety, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki od kilku dni przebywa w szpitalu. Kapłan został więc zmuszony do pogodzenia się z zastępstwem. Papież Franciszek niestety nie przyjmie podczas spotkania arcybiskupa Stanisława Gądeckiego. Kapłan trafił do szpitala i leży w nim od kilku dni, wszystko przez ciężkie zapalenie płuc, które nie chce ustąpić. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski nie stawi się tym samym na spotkaniu przewodniczących episkopatów z papieżem Franciszkiem. Podczas tego spotkania omawiana ma być kwestia ochrony małoletnich w Kościele. To kolejny krok, jaki Kościół czyni w drodze walki z pedofilią w swoich strukturach. Papież Franciszek spotka się z zastępcą. Abt Stanisław Gądecki poważnie chory. Zamiast niedysponowanego arcybiskupa Stanisława Gądeckiego do Watykanu uda się zastępujący go arcybiskup Marek Jędraszewski. O sprawie poinformował rzecznik episkopatu, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik. Od kilku dni abt Stanisław Gądecki, przewodniczący KEP, jest hospitalizowany z powodu ostrego zapalenia płuc, dlatego Konferencja Episkopatu Polski na spotkaniu przewodniczących episkopatów z papieżem Franciszkiem w Watykanie NT. Ochrony małoletnich w Kościele reprezentował będzie abt Marek Jędraszewski, zastępca przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, podał w komunikacie rzecznik KEP. Co więcej, w asyście abt Jędraszewskiego udadzą się sekretarz generalny KEP, biskup Artur Miziński oraz koordynator KEP DS. Ochrony dzieci i młodzieży ojciec Adam Żuk. Co będzie działo się podczas spotkania z papieżem? Z okazji spotkania z głową Kościoła zjadą się przedstawiciele episkopatów z całego świata. Podczas tego papież Franciszek chce poruszyć szczególnie pieklący Kościół temat pedofilii, który w ostatnich latach wywołuje wielkie emocje wśród ludzi na całym globie. Szczyt dotyczący ochrony małoletnich rozpocznie się 21 lutego, a zakończy 3 dni później mszą i końcowym przemówieniem papieża, 24 lutego.